Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, zatem w pierwszym odcinku z EA Sport FC 24. Moi drodzy, no klimacik do tej FIFA będę tak mówił, bo wiecie, no, do FC się tak ciężko mówi, bo mówmy na to FIFA, bo to naprawdę jest taka ciężka nazwa. Słuchajcie, no dzisiaj rozmawiam tylko znaczy towarzyskie, nie chciałbym jeszcze jakby zacząć się rozgrywki w karierze menedżera. To wszystko będę robić, czyli robię dopiero po dwóch tygodniach, po... Wiecie, no, teoretycznie FIFA się czy mógłbym usunąć, ale tam mam tą karierkę, którą zawsze bym musiał dokończyć, dlatego że zapisuję tam wszelakie informacje na temat, kto wygrał Ligę Mistrzów, coś tam, bla. Tak dla zabawy, wiecie, o co chyba chodzi. Dlatego nie mogę nowej kariery złożyć, tylko muszę tam troszeczkę dogryźć to wszystko do końca. Ale dzisiaj raz zagramy tylko mecze towarzyskie. Moi drodzy, no menu, no to postarali się w tym roku. Menu no, jest zaraz poziome, nie jak inaczej. I to wydaje mi się, że na plus. Bo no to teraz widać wszystko, jak co jest. Teraz wszystko jest w tych opcjach i nie muszę chyba szukać, tylko wszystko mam tutaj. I to jest o wiele, wiele lepsza opcja. Także no to na plus dla chyba dla EA Sport FC. Jeśli mówi EA Sport FC, to wtedy się lepiej to mówi niż FIFA, nie? Ale no, może nauczyć się do FC mówić. Także no teraz ta FIFA wygląda, no ja ci powiedziałem FIFA i no. Mówmy na to FIFA, już. Nie krytykujmy się, widzowie, nie? Nie krytykujmy się. No i co? Dzisiaj pierwszy mecz towarzyski sobie pierdyknę. Jutro się może pojawi odcinek jedynie może z Ultimate Team. Wiecie, nie lubię, ale może uda mi się pierdyknąć. O, i może zagram UEFA Champions, zobaczymy jakieś trofeum. Wiecie, jakieś trofeum przynajmniej, nie? Chociaż co, czekajcie, wino finał Pucharu. Może wezmę na przykład finał Pucharu... Pucharu Hiszpanii może wezmę? A dobra, wezmę. Copa de España wezmę. I weźmy... Oczywiście Barcelonę naszą ukochaną. I może El Clasico bym tu zrobił. Granada tu widzę, że jest. Nie wiem, czy pewien gra przeciwko Real Madrid, to ja bym, wiecie, bo tam jest teraz trudny poziom, wiecie, o co chodzi. I ja bym taki łatwy poziom sobie wziął, na przykład... Kto by mógł dojść do półfinału? Jedynie kto by mógł dojść, to chyba... Atletico Club, myślę, że wezmę, a mówi Real, ale wezmę. O, te krykoty Barcelony są teraz zarąbiste. Ten biały... Muszę wziąć tak, powiecie, no. Jakbym wziął Real Madrid, to bym przegrał ten mecz, nie? A wiecie, jak to wygląda. Teraz inaczej wszystko wygląda, także... Zobaczmy, jakie są składy. Barcelona, Gavi. Badał się jeden overalla, się rozwinął fest. No tak, bo miał chyba ze 60 overalla miał w poprzednim filmie, także on się chuj rozwinął. Popatrzcie, plus 10 dostawał. To, że Dembele w ogóle jest. A my dzisiaj nie skorzystamy z Dembele, oczywiście, wiadomo. Nie do zawodników, jakiś trini. Garrido jakiś. Ten chyba nie gra już w Barcelonie. Abde też już w sumie nie gra. Oni są na wypożyczeniu. Kessiego też nie ma, także... Fatih się jedynie nie rozwinął. Ilkay Gundogan. Oriol Romeo, kurwa, no to jest, to jest, kurde. Inigo Martinez. No, szapoba. Nie powiem, że nie. Dobra, to co? Zaczynamy. Pierwsze mecze. Tylko czekaj, 4 minuty, ja chcę 3 minuty sobie wezmę tylko i wyłącznie. Powiedzcie, jak to jest z tą grą. Oczywiście kasa światowa. Wziąłem kasa światową, ona jest teraz trudniejsza w tej FIFA. Ja już, mój brat grał i jest trudno wygrać z takim najlepszym klubem. Teraz jest, więc przynajmniej w moim odczuciu, więc wezmę sobie jakiś łatwy rywal. Villarreal też pewnie będzie trudny, ale może będzie inaczej, nie? No i zobaczymy. Pierwszy mecz jest rozegram towarzyski. O jeden. Puchar Hiszpanii rozegra. Zobaczymy, jakie są wejścia, nie? No jeszcze komentator trzeba wyłożyć, bo ten komentator na odcinku będzie mi tak wkurwiał. No, dobra, to musimy wziąć. No piękne to menu jest, to naprawdę menu jest... Szapowa!
Po prostu jej mogę mam dać. Ojej, gdzie to teraz jest? O, tu jest. 504 zostawimy. Zobaczymy, jak się będzie grało, widzowie. Ej, patrzcie, są tylko te bazy na Santiago Bernabeu, what? Okej. Okay. Bułgar się chyba nic zmienią, nie? No, Puka wygląda w stosunku. Nie wiem, co on tak wygląda w realu. Znaczy, on wygląda tak podobnie, ale inaczej wygląda, nie? Więc jak wiecie, w sensie wygląda to inaczej wygląda wszystko. Ale są tam! Tego nie było, tego czerwonego na środku widzę wojska. Tego nie było na pewno. Ale czuję ten vibe teraz. Tych koszulek, to bym grał bardzo. No bo tutaj trochę teraz dodawają różnice, zobaczcie. Te koszulki Barcelony. Festo będą teraz na liście. No, czuję vibe. Jakbym grał karierę, to czuję vibe do grania. Okej. Raucho miał przecież białe włosy, ma nie? Nie no, wygląda to zarąbisie, to wygląda widzowie. No pięknie to wygląda widzowie. Pięknie to wygląda. Ale to wygląda fajnie. Te rzutki poprawili teraz, inaczej teraz inny styl, taki podobny, ale inny. Jest to niemal inny Jamala. Dopiero za rok będzie FIFA, także trzeba niestety poczekać. No, na mina Jamala. Nie mogę szału zrobić w tej FIFA, Boże. No i chuj, no. No nie wygląda wszystko. Nie wiem jak Gavi wygląda teraz w tej fikie, nie? Muszę nim strzelić gola, że zacząć wygląda trochę realistycznie, czy nie? Bo w na PlayStation 5 pewnie wyglądał fajnie, ale no wiecie, no jego twarz nie była realistyczna niestety w tej fikie tamtej poprzedniej. Kurde, powinienem te domowe koszulki dla Real lubię, ale to trudno się mówi. No i kurwa karny, no! No ciężko się strzela gole w tej kicie. On nawet lodowiec mi zmienił, nice.
O, trudny tak HTTP poziom. A się na szał zrobiłem. Czaicie to wiedzowe? Musimy nowe jakieś nowe pierdółki. No przynajmniej coś tam dodali, nie wiem, co widzowa jest. Celność trzeba jeszcze, wiecie, 100% to jest w ogóle. Gdzie to na koszulkach widzowa jest? Ojemy. Co to jest takie złote nad tym trójkątem? Co to widzowa jest? Oj, dodali te twarze zamiast, wiecie, tych innych rzeczy. To też jest chyba fajne. Problem taki, tylko nie wiem, za to kto wtedy by tego gola strzelił. W tym problem to jest. No za to co nie daje rady, ale to jest trudny poziom teraz. Nie da grać teraz na tym poziomie. Mianowicie już nawet. No trudny poziom trochę jest. No to też... Mam na Gawiego. Zobaczmy teraz tę powtórkę. Kurwa, nagle szybko wstaje, no kurwa, skąd? Chłopie, no przecież nogę sobie mógłbyś zmalać, a mam stanie i tak, kurwa, no nie wierzę w to. Ja pierdolę! No a teraz Gabi zobaczmy, nie? Wygląda tam taka realistycznie, tak mi się wydaje. Zobaczymy zresztą. Ej, miała tak do tej twarzy. Przecież nim gola strzelić. No to wygląda lepiej, tak? Mówi, to też największa z tych chyba widzowie, bo to wygląda najlepiej teraz ten, niż takie prostokątne. Takie jest chyba wiele lepsze. Kurwa, co jest? Ten bramkarz jest chyba jakimś robotem! Kurwa! Naprawili ty chyba bramkarze w tej FIFA. Dający papiego. Ty, może wymienię jeszcze tego, Gawiego, będę widział wtedy, jaką ma twarz. Dzień.
On też jeszcze na razie nie gra, ale... Ło, wow, no wygląda realistycznie wygląda. No, na nic wygląda. Nie dogonił już, no kurwa. To tak zostało w sumie, wszystko tak zostało chyba. Zobaczmy, jak to potem podnosić. No, to zostało głównie. Nie, to jakby to, jakby kurno teraz ich zaciekać, żeby przyłączył nad podnosienie puchary. Nie będę testował, widzę, nie ma sensu. No, zostało to w sumie, no. Zawodniczek. No, zostało to w sumie, faktycznie, nie do takiej wiadomości. Ale przegrałem, ale no cóż. No na widz już. Ja jestem zawodowiec wezmę oczywiście, wizualne. No cóż, przegraliśmy. Czyli wygląda na pewno fajniej. Także no. Świetnie to nam na razie wygląda. Tu też ciekawe no jest. Bolda, football to. Graję na ulicy, no to to było w sumie. Ale na chwilę na to wszedłbym, ale na wiecie, nie będę testował. Dobra, to było na tyle tego odcinka. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Papatki, yo!